Mówienie o zaburzeniach popularne trochę sugeruje, że możemy sobie jak w sklepie wybrać, co dzisiaj chcemy, to będę miał takie i takie. No nie. Popularność zaburzeń jest raczej cechą niechlubną i dotyczy częstości ich występowania. Oczywiście to nie wstyd je mieć, nie wybieramy ich. One po prostu czasem się przytrafiają. Sprawdź, czy masz tendencję do któregoś z 10. Zaczynamy. Osobowość to zbiór cech charakteru, zachowań i emocji. U każdego ten zbiór jest inny, co wyróżnia nas jako jednostki. Osobowość kształtuje się od narodzin przez długie lata. Z reguły proces wyłaniania się stabilnej osobowości klaruje się w 8 roku życia, a stabilizuje się solidnie i osiada w 24 roku życia. Niektórzy uważają, że kształtuje się nawet przez całe życie pod wpływem najróżniejszych tzw. kuźni charakteru. Bywa, że osobowość kształtuje się w środowisku nieprawidłowym, czy nawet patologicznym, lub jest po prostu obciążona genetycznie. Osoba funkcjonująca w takim otoczeniu nabywa schematów adaptacyjnych, które pomagają jej przetrwać. Niestety te schematy utrwalają się tak silnie, że człowiek przenosi je poza patologiczną sytuację i rzutują one na całe jego życie. Tak powstają te zaburzenia. Zaburzenie osobowości nie jest chorobą, a upośledzeniem wzorców zachowań lub przerysowaniem i wyolbrzymieniem pewnych cech, które występują powszechnie w społeczeństwie. Na przykład każdy z nas jest w pewnym stopniu wrażliwy na krytykę, czy kiepsko znosi porażkę. Jednak osoby zaburzone mogą przeżywać zawód 10 razy bardziej lub paranoicznie unikać sytuacji, które potencjalnie mogłyby skończyć się niepowodzeniem. To prowadzi do problemów z nawiązaniem relacji i w ogóle interakcji społecznych, podejmowaniem nowych działań czy wyzwań. Osoba bez zaburzeń potrafi przystosować się do danej sytuacji i zaadaptować do niej swoje zachowania. Jej działania prowadzą do satysfakcji i wyznaczonego celu. Jednak osoby z zaburzeniem osobowości używają bardzo sztywnego i ograniczonego zasobu zachowań. Często przez brak elastyczności w działaniu stwarzają problemy zarówno sobie, jak i otoczeniu. Powtarzają te schematy mimo niepowodzeń, co pogłębia ich niestabilność, no i frustrację. Szacuje się, że w ciągu przebiegu życia 10-13% ludzi przejawia zaburzenia osobowości i dotykają one w podobny sposób kobiety, jak i mężczyzn. Jednak różne typy zaburzeń występują częściej w pierwszej lub drugiej grupie. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne podzieliło zaburzenia osobowości na 3 grupy i do tych grup i typów będę się dzisiaj odwoływał. Typ A – zaburzenia dziwaczno-ekscentryczne, w typie B znajdują się zaburzenia dramatyczno-niekonsekwentne, natomiast w typie C – zaburzenia obawowo-lękowe. Pierwsze zaburzenie. Zaburzenie paranoiczne. Osoba z zaburzeniem paranoicznym cechuje się nadmierną podejrzliwością, wrogością, co powoduje wycofanie się z kontaktów. Osoba paranoiczna długo chowa też urazę, jest niezdolna do przebaczania lub przychodzi jej to niezwykle trudno. Wśród cech osobowości paranoika znaleźć można zadufanie, samowystarczalność, zazdrość czy rywalizacyjność. Szacuje się, że na tę przypadłość cierpi od 0,5-2,5% populacji. Doskonałym przykładem postaci, którą cechuje to zaburzenie, jest Willy Wonka. Odizolowany od społeczeństwa geniusz cukiernictwa, który posądza cały świat o chęć skradzenia jego receptur. Przy czym ma tak wysokie mniemanie o sobie, iż uważa, że wybrane dziecko zostawi dla niego swoją rodzinę i przyjaciół, żeby zostać jego następcą. Drugie zaburzenie. Schizoidalne zaburzenie osobowości. Osobowość schizoidalna cechuje się wycofaniem, niemożnością nawiązania bliskich więzi emocjonalnych z drugą osobą czy wyrażaniem swoich emocji. Osoby z tym zaburzeniem postrzegane są jako zimne, oderwane od rzeczywistości, żyjące w swoim świecie. Ważne jest, żeby nie mylić zaburzenia schizoidalnego ze schizofrenią. Za taką osobę można uznać Dextera Morgana z serialu HBO Dexter. Mimo że na pierwszy rzut oka może wydawać się, że funkcjonuje normalnie, to znaczy ma pracę i w pewnym stopniu funkcjonuje w społeczeństwie, to nie ma ono żadnych przyjaciół, nie jest też w związku, nie przejawia również żadnych emocji. Trzecie zaburzenie. Schizotypowe zaburzenie osobowości. Zaburzenia schizotypowe są uznawane za spektrum schizofrenii. Człowieka z tym zaburzeniem można opisać jako ekscentrycznego czy dziwacznego, a jego wygląd jest co najmniej osobliwy. Osoba schizotypowa ma często myślenie magiczne, to znaczy głęboko wierzy w zabobony, jasnowidztwo, które kieruje jego zachowaniem i działaniami. Rozmowa może być utrudniona, ponieważ typ schizotypowy mówi niejasno i metaforycznie lub wręcz przeciwnie, zbyt szczegółowo. Podobnie jak w innych zaburzeniach, osoba taka jest wycofana i nie nawiązuje relacji społecznych. Pamiętacie Powrót do przyszłości? Cechy takiej osobowości wykazuje dr Emmett Brown. Wynalazca wehikułu czasu, szalony naukowiec z potarganymi włosami, którego trudno zrozumieć
i za nim nadążyć. To były trzy zaburzenia grupy A, dziwaczno-ekscentryczne. Przejdźmy do grupy B, zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych. Czwarte zaburzenie. Antyspołeczne zaburzenie osobowości. Osobowość dysocjalna, czy inaczej antyspołeczne zaburzenie osobowości, dotyka znacznie częściej mężczyzn niż kobiety. Cechy takie jak lekceważenie i łamanie prawa i norm społecznych, niska empatia, bezwzględność działania sprawiają, że psychopaci stanowią dużą grupę wśród przestępców, ale również wśród odnoszących niebywałe sukcesy biznesmenów czy naukowców. To osoby, które idą po trupach do celu. Jednym z najbardziej znanych z popkultury psychopatów jest Joker z komiksów i filmów o Batmanie. Piąte zaburzenie. Zaburzenie osobowości z pogranicza, borderline. Borderline to określenie pojawia się coraz częściej w mediach. Jest to skrócona nazwa osobowości chwiejnej emocjonalnie właśnie typu borderline. Osoby z tym zaburzeniem są jak tykające bomby czy wulkany. Mają nagłe i niekontrolowane wybuchy emocji, od furii przez niezwykle głęboki smutek po euforię. Osoby borderline mają bardzo niestabilny obraz siebie, często podejmują działania autoagresywne. W filmie Przerwana lekcja muzyki dziewczynę z borderline zagrała Winona Ryder. Co ciekawe, na kanale omówiłem już bardzo obszernie to zaburzenie. Link wyświetli się u góry. Histrioniczne zaburzenie osobowości. Aktor życia codziennego. Tak można określić osobę z osobowością histrioniczną. Zachowania takiej osoby są teatralne, emocje są absolutnie przesadzone. Osoba taka swoim zachowaniem próbuje zwrócić na siebie uwagę, często charakteryzują się też przesadną seksualnością. Mimo teatralności i wyolbrzymienia gestów, ich emocje są płytkie. Media są pełne takich osób, są to głównie celebryci, którzy poza swoją fizycznością nie mają wiele do zaoferowania. Siódme zaburzenie. Narcystyczne zaburzenie osobowości. Ostatnim zaburzeniem z grupy B jest osobowość narcystyczna. Zaburzenie znane z literatury i kultury jest trudne do zdefiniowania, jednak jej główne cechy to wyolbrzymione poczucie własnej wartości, które jest jednak dość kruche, oraz brak empatii. Narcyzi potrzebują ciągłego pochlebstwa i blasku reflektorów skierowanych w swoją osobę. Typ C to zaburzenia obawowo-lękowe. Ósme zaburzenie. Zaburzenie osobowości unikającej. Osoby z zaburzeniem osobowości unikającej to skrajni introwertycy. Często cierpią na fobię społeczną mimo potrzeby kontaktu z ludźmi. Mają chorobliwie niską samoocenę oraz ponadprzeciętną wrażliwość. Nie nawiązują relacji czy związków. Również w sferze zawodowej szukają dziedzin, w których mogą się izolować. Uważa się, że Michael Jackson cierpiał z powodu osobowości unikającej. Budował on tunele pod własnym parkiem rozrywki, aby unikać ludzi. Bardziej skrajnej introwersji, a w zasadzie awersji do ludzi nie można sobie wyobrazić. Dziewiąte zaburzenie. Zaburzenie osobowość zależna. Prawdopodobnie nieraz słyszałeś określenie człowiek bluszcz. Jest to popularna nazwa na osobę z osobowością zależną, czy też abulomanią. Osoba taka unika podejmowania jakichkolwiek samodzielnych działań czy decyzji i przerzuca odpowiedzialność za nie na inne osoby. Ponieważ człowiek bluszcz potrzebuje drugiej osoby do funkcjonowania, przywiązuje nadmierną wagę do relacji interpersonalnych i chęci podtrzymania ich za wszelką cenę. Przerzucanie decyzji na inne osoby wiąże się nie tylko z brakiem odpowiedzialności, ale również z uzależnieniem. Bluszcze często godzą się na złe traktowanie, rezygnację z własnych potrzeb czy wręcz przemoc. Tylko po to, aby utrzymać relacje. Z osobowością zależną łączy się kompleks kopciuszka. Dotyczy on kobiet, które nie chcą i nie potrafią się uniezależnić, nie biorą spraw w swoje ręce i nie zmieniają swojej sytuacji, czekając na księcia z bajki. I dziesiąte zaburzenie. Zaburzenie osobowości obsesyjno-kompulsywne. Osobowość anakastyczna, czy też obsesyjno-kompulsywna, dotyczy osób, które nadmierną wagę przywiązują do porządku, chcą być perfekcyjne w każdej dziedzinie życia. Pochłonięte przez reguły, regulaminy, zasady, przestrzegają ich niezwykle ściśle. Skutkuje to małą elastycznością w relacjach, a niekiedy małej wydajności w działaniach. Są to też często osoby uparte i skąpe. Steve Jobs był znany z takiej osobowości. Jego dążenie do perfekcjonizmu i nadmierne przywiązanie do detali przyniosło mu sukces zawodowy, jednak nie prywatny. Należy pamiętać, że autodiagnoza może być mylna i szkodliwa. Jeśli po zapoznaniu się z typami zaburzeń podejrzewasz, że może ono występować u Ciebie lub u kogoś z Twoich bliskich, koniecznie udaj się na wizytę do specjalisty. Dzięki licznym kampaniom edukacyjnym świadomość społeczna na temat problemów psychicznych jest coraz większa i coraz mniej stygmatyzowana. Oczywiście nie jest tak, że dana osoba mieści się ściśle i dokładnie w kryteriach danej osobowości. Bywa, że dana osoba ma objawy kilku zaburzeń lub ma tylko niektóre elementy z nich.
Zaburzenia osobowości nie są chorobą i można je skutecznie leczyć, a w zasadzie uczestniczyć w terapii. Najlepsze rezultaty daje psychoterapia, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest również włączenie farmakoterapii. Wobec osób z wszelkiego rodzaju zaburzeniami dobrze jest być wyrozumiałym, lecz wyraźnie stawiać granice, bo potrafią je naruszać. W przypadku, jeśli się nie leczy, porozmawiać i zasugerować wizytę u specjalisty. Często osoby zaburzone potrzebują dodatkowego wsparcia czy zachęty, by podjąć terapię. Brak leczenia może prowadzić do pogłębiającej się izolacji społecznej, kryzysów emocjonalnych, a nawet samobójstwa. Chyba najtrudniejszy w takich przypadkach jest syndrom silnego wyparcia tego faktu przez osobę zaburzoną. Zaprzeczanie i zaparcie się, że wszystko jest okej. Nie jest. Warto choćby skonsultować temat z psychologiem, terapeutą lub psychiatrą w przypadku, gdy sytuacja jest bardzo poważna. Życzę zdrowia, dziękuję za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.